No, zacząłem pracę na Politechnice jako asystent. Pojechałem następnie do Mielca na 2,5 roku, na rok czasu na staż, na praktykę zawodową. Ta praktyka się przeciągnęła do 7 lat i w związku z tym na uczelni już na stałe, wyemigrowałem na stałe na uczelni. No i oczywiście ileś tam lat w przemyśle, zdobywanie doświadczeń, no i w pewnym momencie przejście na swoje właśnie w tym 1986 roku. No na razie na zasadzie jakiegoś takiego dużego eksperymentu życiowego, przy czym no, w tym miejscu może troszeczkę byłem nietypowym przedsiębiorcą, bo to nie chodziło o to, ażeby akurat zarobić ileś tam pieniędzy, dokonać jakiejś tam kariery w tej sferze materialnej, ale głównie chodziło o możliwość realizacji swoich pomysłów. I to nie jest taka najlepsza ścieżka, którą można rekomendować dla przyszłych właśnie biznesmenów, bo niestety to chęć stworzenia warunków do realizacji swoich przedsięwzięć jest jednym z najtrudniejszych sposobów prowadzenia biznesu. No, w tamtym czasie byliśmy pionierami. W tamtym czasie towarzysz Żakowski rzucił hasło, no, które niestety było w dużej części no, takim pustosłowiem. Mianowicie hasło było takie, że co nie jest zabronione, to jest dozwolone. No tak, ale oprócz takiego stwierdzenia, to jeszcze potrzeba jednak tą bazę materialną, to zaopatrzenie, to zakup materiałów. No, no jeden wielki koszmar, który pamiętają tylko ci, którzy w tamtych latach zaczęli prowadzić swoje interesy, przy czym względnie prosto było, jeżeli to był interes, przedsięwzięcie stosunkowo proste. No ale jeżeli to przedsięwzięcie no, było takie zbyt no, ambitne, wymagające no, chociażby wielu różnych materiałów, wielu różnych tam technologii, wielu różnych przedsięwzięć, no to było niezmiernie trudno do zrealizowania. No teraz jest niewątpliwie łatwiej, no ale teraz stanęliśmy przed inną barierą. Teraz, jeżeli coś robimy, to musimy to robić najlepiej na świecie. A przynajmniej tak, jak na świecie robią, bo o ile przedtem, no na przykład te samoloty były produkowane, projektowane, budowane w iluś tam krajach. A teraz samoloty na gotowe robione są w takiej ilości krajów, które można wyliczyć na palcach obydwu rąk. I to niekoniecznie te duże. Te duże to się sprowadzają właściwie do 4 firm, te samoloty pasażerskie najbardziej dynamicznie, ale nawet te małe, te tak zwane General Aviation, no są realizowane zaledwie w kilku krajach. Szukaliśmy takiego miejsca, gdzie można postawić nogę, stopę, palce tylko. Innymi słowy, powiedzieliśmy sobie, że najprościej nam chyba będzie jakiś sukces osiągnąć w zakresie szybownictwa, prawda? Stos szybowic jest nieporównywalnie prostszy niż samolot. No oczywiście też w takiej dziedzinie, która też w tym szybownictwie jest stosunkowo słabo obsadzona. No i udało nam się zrealizować, no to muszę powiedzieć, nawet wręcz swoje zamierzenie pod względem biznesowym, dlatego że w przeciągu bodajże 3-4 lat osiągnęliśmy to, że na Mistrzostwach Świata czy Mistrzostwach Europy, czyli na tych czołowych, liczących się zawodach w akrobacji szybowcowej, to piloci do dzisiaj latają praktycznie na monotypie, czyli na jednym z dwóch naszych zaprojektowanych szybowców. No i z tego jesteśmy dumni. W sumie sprzedaliśmy tych szybowców już prawie 100 egzemplarzy. No niestety, no niestety takie są prawa rynku. Z różnych powodów szybownictwo się skończyło. Dość powiedzieć, że w latach 60., 70. na świecie się robiło około 4,5 tysiąca szybowców. Nie wiem, czy w ubiegłym roku zrobiono 100, 150 egzemplarzy. Chyba nie, no, chyba nie przekroczono setki. No, jeżeli chodzi o szybowce, no to stosunkowo łatwo to wytłumaczyć, może nie w tym miejscu. Jeżeli chodzi zaś o te samoloty lekkie, no to niestety problem jest chyba bardziej skomplikowany. W każdym razie przypomnijmy, że w latach 70. no to sama Cessna produkowała, czy Piper produkowali po kilkanaście tysięcy samolotów. Kilka nie wersji, ale kilka typów produkowano jednocześnie. Wydawało się, że samoloty będą niezwykle popularne, te lekkie, że będziemy. No, stało się inaczej. Zaczęliśmy latać
tak powszechnie, to zaczęliśmy latać raczej samolotami pasażerskimi, który transport ten lotniczy duży się niebotycznie zwiększył od tamtych lat. No niestety ten kryzys tych małych samolotów w dalszym ciągu istnieje. Czy z niego wyjdziemy, to ja mówię w skali światowej, bo teraz jeżeli już chodzi o lotnictwo, to generalnie musimy powiedzieć, że to już mówimy o skali światowej, bo to nie ma już tego czasu, że każdy kraj sobie tam robił we własnym zakresie swoje konstrukcje, produkował. Nie, tutaj ta jakość tych nowo powstałych samolotów jest zdecydowanie wyższa niż była kiedyś. No i to jest w pewnym sensie też takie podcinanie gałęzi, na których się siedzi. Bo okazuje się, dlaczego do dzisiaj się produkuje na przykład właśnie wspomniana Cessna, wznawia produkcję poszczególnych modeli, czy je produkuje. Ano dlatego, że te korzystają z prawa nabytego. Mianowicie te ichniejsze samoloty były zbudowane i uzyskały certyfikat dopuszczenie do latania tam powiedzmy w kwietniu czy w maju 70 któregoś roku na przykład. No i skoro te certyfikaty mają, to jeżeli ich nie zmieniają, to możemy je produkować do dzisiaj. Ale gdybyśmy chcieli dzisiaj taki sam samolot zrobić, to musielibyśmy spełnić o wiele, wiele bardziej rygorystyczne wymagania przepisowe niż te, które istniały kiedyś. Jak poprzeczka była kiedyś na tym poziomie, no to teraz jest na tamtym. I w związku z tym z natury rzeczy te nowe samoloty muszą być, co prawda one są o wiele bezpieczniejsze, o wiele ekonomiczniejsze, ale przede wszystkim są zdecydowanie droższe. No i być może, że ta bariera cenowa w jakiś sposób powoduje właśnie tą zapaść w tym lotnictwie generala Wieś. No dobrze, no to przy okazji, jak my jesteśmy tutaj troszkę jako Polacy megalomani, a co my jesteśmy wielcy lotnicy, to chciałbym, żebyśmy sobie zdali sprawę, że na głowę Polaka przypada tak 8 do 10 razy mniej samolotów, no i lotnisk oczywiście, śmigłowców, niż na statystycznego Anglika, Niemca czy Francuza. No i proszę Państwa, w związku z tym jest to olbrzymia przepaść, którą trzeba w jakiś sposób zasypać. No i gdybyśmy chcieli osiągnąć ten poziom, który istnieje w tamtych krajach, to przy naszej populacji musielibyśmy kupić, wyprodukować kilkanaście tysięcy samolotów czy śmigłowców. No, czyli innymi słowy możemy powiedzieć, że jeżeli chcemy tą Europę doganiać, w wielu miejscach nam się udało dogonić, powiem, że mamy porównywalną ilość samochodów na głowę mieszkańca, telefonów komórkowych, to jednocześnie w zakresie tych samolotów ta przepaść istnieje i w ramach, być może, że chociażby w ramach tego doganiania, po prostu te potrzeby są tak duże, że stwarzają te olbrzymie możliwości tworzenia, produkowania. No dobrze, jest to dosyć daleko idący pomysł, który wymaga przestawienia zwrotnicy, jak to się mówi, w sposobie myślenia, w sposobie konstruowania samolotów. No i na razie mówmy, że mamy do czynienia z jakimś pomysłem na tyle innowacyjnym, który rokuje bardzo duże, daleko idące nadzieje, ale żeby go jeszcze przy tym całym ograniczeniach wynikających z istniejących przepisów, działalności urzędników, o którym to żeśmy zdążyli dzisiaj dużo rozmawiać, to po prostu trzeba włożyć olbrzymią ilość pracy, ażeby od pomysłu doprowadzić do określenia zasad, jak to należy projektować samoloty w innym układzie, w innych dosyć istotnie różniących się rozwiązaniach aerodynamicznych, prawda? Czyli innymi słowy olbrzymie pole dla popisu do badań naukowych przede wszystkim, a po pewnym czasie do wdrożenia, albowiem wydaje się, że gra, jak to mówią, jest warta świeczki. Tego Petera czytałem, te zasady Petera zawarte chyba w 4 takich książeczkach, to czytałem jeszcze za czasów, kiedy kończyłem studia. Ale to, o czym Pan wspomina, to dotyczy właśnie tego awansu w górę, bo większość z nas awansuje w swoim życiu w górę. Nie wszerz,
że mnie szanują dlatego, że ja czegoś dokonałem, że coś zrobiłem i tak dalej, tylko że ja jestem dyrektor, ja jestem minister, ja jestem kimś, prawda, i tym mam większy szacunek. Tenże Peter między innymi mówi, no dobrze, ale się rozwijajmy wszerz, żeby nas, dla naszej osoby, a wracając do tych. No więc w tym awansowaniu, w tym pięciu się w górę, to są właściwie trzy metody. Metoda pchania się. Jestem dobry, jestem wyjątkowo uzdolniony. No i w związku z tym chcę iść w górę, chcę awansować. No i tu na drodze, no jest to metoda, jak się ma odpowiedni upór, to można ją osiągnąć sukces, jak ma się szczęście, ale najeżona olbrzymią ilością trudności, bo zarówno nas hamuje otoczenie, tych, z którego grona chcemy wybić się w górę, jak i ci, którzy są tam u góry, którzy nas swoimi buciorami spychają w dół. Bardzo trudna metoda. A druga metoda, no efektywniejsza może, to jest metoda wypychania. Otoczenie uznaje nas jako swojego guru, swojego przedstawiciela i wypycha nas w górę, prawda? No jest to, bo tutaj mamy poparcie już na dole, no niestety ci na górze tak nie bardzo chcą do swojego grona przyjąć, no to w związku z tym no, skuteczniejsza, ale nie tak bardzo. No i najskuteczniejsza jest metoda podciągania, przynajmniej tak Peter uważa. Mianowicie uważał, bo już chyba nie żyje. Mianowicie podciągania, że ci na górze wybrane osoby podciągają do swojego poziomu. No i to gra. Najłatwiej w ten sposób i najszybciej można osiągnąć karierę, czego na przykład przykładem jest kariera polityczna niektórych osób, szczególnie w okresie transformacji, kiedy ni stąd, ni zowąd, ja wiem, pielęgniarka zostawała wiceministrem obrony narodowej, czy jakiś archiwista został szefem służb. Zdarza się. No zaraz. To jedna sprawa to jest tam moralność, niemoralność, czy nam się podoba, czy nie, mówimy o skuteczności. A nawiasem jest to, podkreślam, że to są zasady Petera włożone.